Serwus, z tej strony Damian. Zapraszam Was w tym odcinku na Ścieżkę Króla. Przejdziemy się po Camino del Rey, w dzień restowy od naszego wspinania na wyjeździe w El Choro, z którego relacje macie tu u góry. Ale teraz zapraszam Was na ten właśnie turystyczny szlak. Przyjechaliśmy do El Kiosko, czyli generalnie szukając parkingu pod samochód, no to jest taki darmowy, po tak zwanym El Kiosko. Ten szlak, który będziemy dzisiaj widzieć, jest to szlak z 2015 roku, czyli w miarę świeży. Świeżona wersja. Tak, jest wszystko zrobione pod, praktycznie ponad szlakiem tym starym. O El Camino del Rey, czyli o tym szlaku podobno najpiękniejszym na ziemi, jednym z najpiękniejszych na ziemi, jest taka opinia w necie, że bez rezerwacji biletu nie jesteśmy w stanie tutaj przyjść, ale na szczęście codziennie rano o godzinie 8:30 wpuszczają taką partię tak zwanych free turystów, którzy nie są żadną zorganizowaną grupą, nie kupili biletu na żadną z godzin, czyli nie mają rezerwacji. No i jest taka pula 50 biletów, tylko trzeba być bardzo rano. No my przyszliśmy o 8:30, no i idziemy, pierwsza grupa, wpuszczają tutaj co pół godziny. Camino del Rey to szlak ciągnący się ścianami dwóch wielkich wapiennych wąwozów niedaleko miejscowości El Choro. Sama wysokość wąwozu dochodzi miejscami do aż 100 metrów, a dnem oczywiście wąwozu płynie piękna rzeka. Znalazłem stanowisko i zamierzamy z Arkiem na kolejny wyciąg robić. No. Piękne miejsce, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Fajnie, bo wszędzie na ścianach widzimy spity, czyli nasz wspinaczkowy obłęd tutaj nas dopada i widzimy wszędzie drogi do wspinania. Zresztą były tutaj drogi, teraz już pewnie nie można się trochę wspinać. Ciekawe, czy w przewodnikach jeszcze gdzieś jest wycena tych dróg. W 1901 roku zarządzono budowę tutaj zapory wodnej, która miała dostarczać energię elektryczną do Malagi. Sama budowa wymagała jakiegoś połączenia między wlotem i wylotem wąwozu, więc zaczęto budować tutaj właśnie tą ścieżkę. Była to po prostu ścieżka dla pracowników budujących zaporę. Budowę ukończono w 1920 roku i na samo otwarcie pojawił się król Alfonso VIII. No i na otwarciu przeszedł się po tym szlaku i wtedy ten szlak, przez to, że król po nim przeszedł, nazwano właśnie Ścieżką Króla, czyli Camino del Rey. Przywieźli od nas z centralnego ławeczki. Ładnie to wygląda. Normalnie. Siedzi dupka, nie rusza się. Oś szlaku wiedzie po taki, nie wiem jak to nazwać. Taka kładka jest zrobiona z drewna, więc nawet kulawy jak ja może tędy iść. Ja nadal kuleję, nie? A tam w ogóle zobaczcie, schody schodzą do tej wody. Więc słuchajcie, jesteście kulawi, poturbowani po 7 dniach wspinania, nadal jesteście w stanie to przejść. Martwiłem się trochę, że będzie tutaj
jakiś gruz, ale nie. Więc naprawdę idzie się bardzo przyjemnie, powolutku. Nie ma co się tu śpieszyć chyba dzisiaj. Między wąwozami jest kawałek takiej zwykłej turystycznej ścieżki. Idzie się zupełnie spokojnie takim właśnie tutaj szlakiem i w połowie drogi, czyli na 2,5 km zaczynamy dochodzić ponownie w kolejny wąwóz, który będzie chyba tym jakby, jak się mówi, wisienką na torcie, ten most nad tym wąwozem. Pierwsza bezpieczna. O, krawątka! Cicho. Piękny rejon wspinaczkowy, wszędzie ślady magnezji, wszędzie spity w ścianie. Niestety po incydencie, który miał tutaj miejsce, czyli zginęło tutaj czterech wspinaczy, którzy próbowali się dostawać tutaj w te rejony. I po prostu skacząc po tych szczęsłach, niestety czterech wspinaczy zginęło, dostając się w te rejony i niestety od tamtej pory rejon jest zamknięty dla nas. Co tam? Kawał rysy. No. Cztery lata temu wspinanie było możliwe też po tej stronie, a teraz jest możliwe po tej stronie na całej tej ścianie. I tutaj ogólnie jest dróżka, widzicie na dole, i tutaj odchodzi wspinanie z dołu. Nie można przechodzić przez tory, bo są duże kary i pan powiedział, że policja. Tak, uważasz na policję. Ale można się wspinać. Tak, po tej całej stronie, nawet tam. Ulala, no natura tutaj poniosła ją generalnie, tworząc to miejsce. Przerwa w narracji. Bardzo przyjemny szlak, bardzo fajne miejsce właśnie na taki dzień restowy, jeżeli jesteśmy podczas tutaj wyjazdu wspinaczkowego, aż żal nie zajrzeć do tego miejsca, bo jest przepiękne. Robi ogromne wrażenie, na mnie przynajmniej zrobiło. Oczywiście dyskusja w necie powstała, nawet jak zacząłem wrzucać zdjęcia, że o, nowa ścieżka, to nie ma klimatu, lepiej poginąć na tej starej, prawda? Według mnie oglądanie pięknych miejsc, tych cudów natury, z bezpiecznego miejsca, z bezpiecznej kładki, to jest coś bardzo fajnego, a chodzenie, zapewne nie wybrałbym się tam po tej starej, rozpadającej się kładce, ryzykując własne życie, że mi się zarwie pod nogami ten beton. Mocnych wrażeń to naprawdę w El Choro można znaleźć dużo innych zajęć, na przykład via ferratę, ubezpieczoną, fajną ferratę.
Może przyjeżdżając jeszcze raz do El Choro, nagram z niej film. Ta cała ściana jest obita. Ringi stare, wszystko zbite, już takie bardzo stare, ale wyobrażam sobie, jak musiało cierpieć wspinaczkowe środowisko, kiedy zaczęto zamykać im tą ścianę w jakiś sposób, tak? Bo wydaje mi się, że poprowadzono tu szlaki i niestety wszystkie te drogi. No, już dzisiaj nie można się wspinać, ale ściana wygląda przepięknie. Przepiękne wspinanie musiało to być. Chcecie zobaczyć, jak wyglądają wrażenia wspinaczkowe z El Choro, to zapraszam Was do tego filmu. Jest tu relacja z tego wyjazdu i tam szukajmy wrażeń w skalę. A ten szlak zostawmy tak jak jest, bo jest naprawdę przepiękny i to, czy idziemy po kładce, czy po tym rozwalonym betonie, naprawdę nie zmienia odbioru tego przepięknego miejsca. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.